zrobiłem ogromny opening skrzyni skarbów za ponad 800 zł na box PvP i na lifestylu na anarchy.gg. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się, na dwóch trybach. Więc oglądaj do końca, aby przekonać się, na którym z nich poleciały mi lepsze itemy. Jako że wróciłem na tryb box PvP również i nie gram już teraz tylko na lifestylu, zostaw pod tym filmem 1000 lajków, jeżeli chcesz więcej kontentu z anarchy. Ja już nie przedłużam, miłego oglądania. Okej, także witajcie i słuchajcie, nie bez powodu witam się z wami na lobby, a nie na żadnym z trybów. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, dzisiejszy opening będzie nietypowy, będzie czymś zupełnie innym niż dotychczas. Jako że ostatnio, jak nie widzieliście filmu, to serdecznie zapraszam. Dołączyłem również na tryb box PvP i zacząłem ponownie swoją przygodę na nim. A jak wiecie, gram również bardzo aktywnie na lifestylu, to stwierdziłem, że nie mogę zrobić openingu tylko na jednym trybie. Dlatego dzisiaj otworzymy sobie ponad 20 kluczy na trybie box PvP oraz ponad 20 kluczy na trybie lifestyle. I porównamy, na którym z trybów będę miał większego farta, na którym, że tak powiem, no, drop dopiszę i przede wszystkim, co poleci. I czy te rzeczy, które polecą, będą serio jakieś okazałe, czy będzie ciężko dropnąć tego Excalibura i te nowe przedmioty. Z ważnych rzeczy, nie będziemy dzisiaj otwierać kluczy na One Bloku, skupimy się na trybach takich jak Lifestyle oraz Box PvP. Także słuchajcie, wypadałoby chyba zacząć od trybu, na którym swoją przygodę zacząłem stosunkowo niedawno, ponieważ pojawiły się z niego dopiero dwa filmy. Nie ma co tutaj za dużo gadać, skrzynki skarbów czekają, 26 kluczy do skrzyni skarbów, tyle samo otworzymy również na lifestylu. Nie mam pojęcia oczywiście, jak działają te przedmioty również tutaj na boksie, na jakiej zasadzie to się różni od lifestyla. Skrzynka w ogóle swoją drogą ma najlepszą grafikę dotychczas, no ze wszystkich skrzynek. Nigdy nie było tak ładnej skrzynki jak ta skrzynia skarbów, bardzo mi się ona podoba, jest niesamowita i uważam, że naprawdę też jest ciekawy drop w niej przede wszystkim, tak? Mamy tutaj ten hełm i set Palpatina, o którym ostatnio na boksie mówiłem tak naprawdę, jak drogie są te itemy te Palpatina. Mamy tutaj również zapychacze, no one standardowo muszą być, typu jakieś czeki, choć te czeki i tak są potężne. To nie są takie, wiecie, słabe czeki. Mamy tutaj Excalibura. Dziwne, że nie załadowała mi się w ogóle jego tekstura, ale to wydaje mi się, że jest kwestia może tekstur paka serwerowego? Nie mam pojęcia. Natomiast pozostałe przedmioty się załadowały poprawnie. Mamy również wędkę surferka, która była również dostępna na pierwszym sezonie, na evencie wakacyjnym 2023. Dla OG widzów macie teraz, filmik wam się wyświetla właśnie z tamtego eventu, gdzie udało się dropnąć tą wędeczkę. Także ta wędka była, tą wędkę wtedy udało mi się dropnąć i z tego, co pamiętam, była bardzo droga, więc fajna sprawa. Fajnie byłoby również tutaj ją teraz dropnąć. Z kolejnych rzeczy, które bym chciał, książka na wytrzymałość, z tego co pamiętam, zawsze była spoko. No i ten nowy pet rozdymek. Nigdy nie używałem żadnego peta jeszcze na box PvP, także fajnie byłoby zobaczyć sobie, jak to jest z petem sobie pograć. Zobaczymy, co poleci. 26 prób przed nami i przede wszystkim, czy poleci lepiej od lifestyla. W tym momencie, jeszcze nie oglądając filmu do końca, możecie po prostu powiedzieć wasze predykcje, wasze typy, czy uda się dropnąć lepsze itemy tutaj, czy lepsze itemy na lifestylu. Jestem bardzo ciekawy tego, co wybierzecie i co przede wszystkim, co nam poleci, nie? To oczywiście, że jestem ciekawy, natomiast no zobaczymy. Dobra, słuchajcie, także lecimy bez skipowania. Chciałbym dzisiaj się troszkę tym pobawić, tak jak za starych czasów, jak jeszcze nie było, powiedzmy, tego skipowania animacji. Lecimy w takim razie. No już widzę, że pierwsza skrzynka to raczej jest tutaj coś na zasadzie, no, książeczka. Książka na szybkość. Czy jest to dobry drop? Nie będę aż tak tego oceniał, w sensie mówił, że o, masakra, bo chcę zobaczyć na sam koniec, bo wiecie, jak to jest. Może przez cały opening lecieć mi dziadostwo, ostatnie trzy skrzynki i dropnie giga koks, nie? Ale póki co zaczynamy od dwóch książek, tak? Ja nigdy jakiś do książek nie byłem, więc wolałbym chyba raczej mieczyk albo jakiś część seta i w tym momencie właśnie dropi nam hełm Palpatina, także super. Wymieniamy nasz hełm oczywiście na lepszy, no będzie to w sumie mój najlepszy set w tym momencie, także no mocarna sprawa. Jestem ciekaw również dodatkowego dropu, na ile jest to teraz rzadkie na boksie. Wiecie, ja mówię, nie śledziłem zupełnie, no nic tak naprawdę nie śledziłem. Nie wiem, co tutaj jest dobre, co jest rzadkie, co jest niesamowite. Tak jak wiecie, pierwszy sezon box PvP u mnie w moim wykonaniu był raczej taki, że no ja byłem bardzo na czasie. O, i pierwszy custom item leci. Tak w tym sezonie nie za bardzo jestem na czasie z tymi rzeczami. Okej, co to daje? Po użyciu tego cudownego przedmiotu odpycha wszystkich przeciwników. To jest bardzo fajne na boksie. To naprawdę może się nam przydać na tym box PvP. Uważam, że uratuje mi nieraz ten parawan dupę, nie? Parawany oczywiście na plażach. Mocny temat. Lecimy. O, jest wędka w animacji. Pierwszy raz wędka surferka pojawiła się w animacji, a nam leci książka na szybkość. Pozostawię już to chyba bez komentarza. Lecimy dalej. Nie, no już się, o kurde, odzwyczaiłem od tych openingów na boksie, nie? Zawsze gdzieś tam liczyłem na to, że coś fajnego poleci. Klata Palpatina. Jak wiemy, na boksie klata jest raczej najtańszym przedmiotem i najtańszą częścią seta, także no tutaj nie spodziewam się, że jest jakaś niesamowicie droga. Kolejna książka. Ej, dzisiaj naprawdę widzę, że dużo książek leci. Zaraz swoją bibliotekę najprawdopodobniej otworzę, bo no nie wygląda to też dobrze, nie? Nie będę ściemniał. No kolejna książka, słuchajcie. Ja w tym momencie zaraz mogę zakładać bibliotekę, no mówię. Zmieńmy cecha, zobaczmy to. Może drugie cecha nam bardziej odda. Zawsze starałem się zmieniać cecha. O, tutaj widzę, że trochę się zgliczowała ta teksturka tej skrzynki, pomimo tego, że jest
śliczna. Już wędka surferka od razu w tym. No i elytra. Oczywiście, jeżeli to była elytra na lifestyle, cieszyłbym się niezmiernie. Natomiast, no tutaj nie cieszy mnie to zbytnio. Lecimy dalej, tak? Jeszcze ponad połowa przed nami i... Nie, dobra. W tym momencie powinienem pierdyknąć w coś, nie wiem jeszcze w co, albo ewentualnie walnąć, że tak powiem, baranka w ścianę, nie? Wędka, surferka w animacji, a leci mi książka na zatrucie. Ech, no jest to niemiłe, jest to ponad moje siły. Już, że tak powiem, się trochę zagotowałem, tak? Nie będę tutaj zgrywał bohatera, lekko się zagotowałem. Kolejne parawany, te parawany spoko, one na pewno się przydadzą, może zrobimy z nich odcinek, jak je wykorzystać, jakoś fajnie. Dobra, pierwszy czek pieniężny, nie wiem na ile to jest czek, zaraz zobaczymy. 3 miliony, okej, 3 miliony, miałem 5. Chyba dobrze, no 3 miliony, nie wiem jak to jest w kontekście topki. 10 milionów ma 16 topka. Te 3 miliony to nie jest wcale tak źle. Widziałem, że bardzo droga jest ten puzon z kukurydzy. I puzon z kukurydzy, tak zwana rozgotowana, nie leci mi, bo lecą mi zaczarowania. Ja pierdzielę, nie? Tu obok już były, nie, dobra, już dwa custom przedmioty mi przeleciały. To jest niesamowite. W sensie, czy ja jako jedyny mam takiego pecha do skrzynek? Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mam takiego pecha. No leci mi elytra, no jest to taki przedmiot w ogóle nie jest potrzebny, po prostu maksowanie go. Oho, dobra, mamy Petros Dymek. Petros Dymek, kolejny customowy przedmiot z tego eventu wakacyjnego. Cieszę się dlatego, że będę mógł go przetestować po prostu na filmie. No z tego najbardziej się cieszę, tak? Dwa razy w animacji leci mi książka, nie? Powiedzcie mi, że to jest jakiś żart, nie? Choć to już widzę, że to cecha lepiej oddaje, ale... No nie, no sam fakt, słuchajcie, jest gorzej niż strasznie, no. Same książki mi lecą, same książki. No dobra, wytrzymałość fajnie, nie? Bardzo się cieszę z wytrzymałości, nie będę tutaj zgrywał bohatera, ale kurczę, same książki lecą. Nie wiem, czy to widzicie, nie? No jeżeli tak będzie szło na lifestyle, to naprawdę lekko się zdziwię, bo kurczę, to nie na to tutaj liczymy, tak? Brakuje mi jeszcze tylko spodni, żeby mieć całego seta. No troszkę szkoda. Była w animacji wędka surferka ponownie i... Mamy to, słuchajcie, mamy to. Nie wgrała się, jest stara animacja wędki surferka, ale mamy to, mówiłem. Nie ma co skreślać openingu. Na koniec jeszcze zawsze potrafi oddać. Tu Excalibur w ogóle, ja pierdzielę. Obok Excalibur, nie? Obok Excalibur, a mi leci, nie, no nie. No nie, dobra, chociaż kilo. Drugi kilo, no dobra, dwa kilofy w miarę dobre. Co, jak to chciało dać na koniec? Co to jest w ogóle za drop na koniec? Nie, dobra, tak jakby cały czas tak mogło oddawać. No, powiem tak, Excalibura nie dropnąłem. Dalej jest to wyzwanie, które pewnie będziemy musieli jakoś spróbować zrobić, ale z dobrych rzeczy wędka surferka, rozdymek, nie wiem w ogóle ile jest ta wędka warta, jeszcze szybko sobie zerknę. Czy wędka jest nic nie warta, czy jej po prostu nie ma? Czy ja jestem jakiś ślepy? W ogóle 3 miliony ten rozdymek jest warty, czajcie to? Zobaczmy sobie eventowe. Nie wiem, no Excalibury są bardzo drogie, 16 milionów, a wędek nie widzę po prostu. No mocny temat, fajnie, że wędeczka, a także słuchajcie, przechodzimy na lifestyle'a. Słuchajcie, pomyślelibyście sobie, że to koniec openingu, nic bardziej mylnego, jesteśmy już na lifestyle'u i tutaj również pootwieramy sobie klucze. 26 kluczy do skrzyni skarbów, tak samo. Jakbyście byli w ogóle ciekawi, bo może ktoś z was być ciekawy, łącznie na opening 850 ziko, taki budżet dzisiaj był, jeżeli chodzi o klucze. No oczekiwania są duże, no powiem tak, bo ściemniałbym, jeżeli mówiłbym, że nie są duże oczekiwania względem tych skrzynek, bo no, kurczę, fajnie byłoby, żeby coś poleciało z nich fajnego, no. O, tekstur pak tu się dobrze wgrał, Excalibur, tak samo bardzo istotne dla mnie, elytra standardowo, wszystkie nowe custom przedmioty, sakieweczka też super opcja. Sprawdźmy, nie ma co tutaj dywagować, ważne, żeby leciało lepiej niż leciało na boksie. Choć na boksie i tak źle nie poleciało. Zaczynamy, słuchajcie, od Golden Apple. Zaczynamy wręcz tragicznie. Okropny drop, tego byśmy nie chcieli. Excalibur w animacji, leci nam Trident, nie? Trident i Golden Apple. To jest podsumowanie mojego openingu w tym momencie, myślę, że najlepsze. No, dzieje się podobna sytuacja, jaka działa się na boksie, natomiast ten boks końcóweczka tutaj oddała, nie? Tam końcóweczka na boksie oddała, nie mogę mówić, że nie. Okej, parawany. Nie wiem, jakbym wykorzystał parawan na lifestyle'u, no ale jak wy macie jakieś zastosowanie, to napiszcie. Mamy to! Rozgotowaną kukurydzę! Nie wiem, czy to jest OP. Co to w ogóle robi dokładnie? Wystrzeliwuje magiczne pociski, które niszczą zbroję oraz zadają obrażenia w miejscu wybuchu. Taki kanon jakiś, kurde, taka wyrzutnia. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy to jest w ogóle drogie. Zobaczmy sobie rynek szybko. Czy to jest w ogóle drogie? No widzę, że tyle co Elka plus minus. Tutaj no może trochę taniej nawet. Nie, dobra, tańsze są. Myślałem, że kurde. No podjarałem się strasznie, bo wiecie, jednak custom przedmiot, ale nie wiem, jakie mógłbym jego zastosowanie jakieś takie niesamowite wymyśleć. Kurczę, szkoda. Szkoda. O, teraz Anna 2 klata. W miarę ciekawe. Z tego co widziałem, na boksie mi się wydaje, że lepsze jest jego zastosowanie. Aha, drugi kanon. Ty, dwie rozgotowane kukurydze. Ja pierdzielę. Nie jest to złe, no nie jest to złe, bo to coś jest warte, tak? Natomiast, no nie wiem jak nie wiem jak na to reagować, prawdę mówiąc. No, będę ciekaw waszych reakcji w komentarzach. Ty, co to jest za skrzynka? Widzicie to samo co ja?
Ty, co to za skrzynkowa animacja? Ty, co to było w ogóle? Ja pierdzielę. Ej, ale dziwne. Bardzo dziwna sytuacja. I otwórzmy dwie naraz. Jestem ciekaw, czy tutaj nie zwiększymy w ten sposób swoich szans trochę. No nie, zdecydowanie, nie, zdecydowanie po jednej. Po jednej otwieram. Nie ma co tutaj kombinować, bo widzę, że jak otwieram podwójnie, to nie leci. O, kamień kowalski. Te kamienie w końcu będę musiał ogarnąć i w sensie będę musiał w końcu sobie tego seta porobić, anarchicznego dwójkę, na jakieś te ulepszenia. Pierwsza książka. Ogólnie mi się wydaje, że lifestyle daje lekko lepiej, choć żeby tutaj powiedzieć, że daje lepiej, no musiałbym mi polecić Excalibur, ewentualnie sakiewka, albo parę elytr. Dwie elytry jakby dropu, ja pierdzielę, marzenie, marzenie. Myślę, że tutaj może być ciężko z tym Excaliburem i z tymi itemami. Póki co nie chcę dawać, nie chcę dawać tych nowych przedmiotów. Nawet jakby poleciał mi tutaj ten nowy rozdymek, to też by było fajnie. No nie wiem, no nie wiem. Póki co tak leci, tak daje niechętnie i anarchiczny kilo. Czy to jest taki niesamowity drop, to co teraz mi leci? Nie oszukujmy się, no nie jest to coś, na co liczymy, tak? Liczymy tutaj jednak na itemy pokroju Excalibura, itemy pokroju... Ja pierdzielę, aż zamarłem, nie? Ale kurde, no! Znowu koło... Nie, dobra. Kolejny raz ta skrzynka mnie bejtuje. Kolejny raz mnie bejtuje, kolejny raz pokazuje. Ej, otwieraj mnie dalej, bo wiesz, że chcę ci dać, a nie daję. To jest niesamowite. Jestem ciekaw w ogóle po takiego mniej więcej określenia i oszacowania. Jeżeli ktoś z was oszacuje w komentarzach... O shit, elytra! God damn! Elytra poleciała, co jest? To jest już dobry drop. Niech ktoś w ogóle oszacuje mi, czy lepszy drop był na lifestyle'u, czy na boksie. Jestem ciekaw, bo są pewnie osoby, które grają i tu i ogarniają. Napiszcie, gdzie według was był lepszy drop i dlaczego. No tam była ta wędka surferka, która myślę, że bardzo mocno podbiła stawkę. Tutaj, no tutaj na pewno bardzo mocno ta elytra teraz podbija stawkę. Te dwie rozgotowane kukurydze. No ale to chyba tylko tyle, tak? No bo pozostałe rzeczy to raczej stanizna. Parawany, nie wiem jeszcze po ile są tutaj. Mam ich 40, więc troszkę to może jest. Ostatnie dwa klucze przede mną. No szkoda, szkoda, że nie ma żadnego Excalibura jeszcze. Bardzo chciałbym dropnąć Excalibura, chociaż na jednym z tych trybów. Jak widzicie, otworzyłem tych kluczy ponad 50 i się to nie udało. Także jest to przykra sytuacja. Nie będę tutaj was kantował, no jest to dla mnie troszkę dołujące. Bardzo szkoda, już widzę, że teraz też go nie będzie. A na bania anarchiczna 2, no spoko. Natomiast, kurczę, no mam taki niedosyt. Niby elytra, fajnie, ale mam taki niedosyt, że nie ma tego Excalibura. Niestety nie pofarciło mi się ani sakiewki, ani Excalibura. A jednak na ten miecz najbardziej się tutaj nastawiałem, jeżeli chodzi o boksa i o lifestyle'a. Także dajcie znać, co myślicie o całym openingu. Co wam dropu przede wszystkim, czy próbowaliście, otwieraliście, co wam poleciało. To był mój opening na obydwu tych trybach. Chciałbym po prostu, no jest to coś nowego, nie robiłem nigdy openingów tu i tu. Także dajcie znać, czy wam się w ogóle coś takiego podoba, takie przyrównanie powiedzmy tych dwóch trybów. Także co, trzymajcie się, do zobaczenia, standardowo lajka zostaw. No i co, siemano!